Witajcie z tej strony ponownie StarTK, a to i kolejny odcinek z Battle Chasers Night War. Tak więc nasz dzisiejszy cel główny to jak nic będzie żeby przejść to działo całe, ale w miarę bezpiecznie, wiecie, żeby tutaj nie poumierać czy coś. Tak więc walczymy z ludzkiem do jaskini i miejmy nadzieję, że uda nam się dotrzeć właśnie do Złomowa, które bądź co bądź jest chyba jak na razie najlepszą nazwą, jaką usłyszałem w całej grze. No, jak widzicie, od ostatniego razu nic się nie zmieniło. W sumie mówię to już grając dalej, więc no. Ale dosłownie, nie robiłem nic. Nie gotowałem mikstur, nie przeglądałem sklepów. Nie zmieniałem niczego dosłownie. Tak więc po prostu idziemy. Brama, klucz do bramy jakieś tam na B. Nawet nie zwróciłem uwagi na co. A, Banog. I wchodzimy do jaskini Banog, która tym razem nie ma poziomów trudności. Trochę me. Ale dobra. Może znajdziemy tak czy jak coś ciekawego. Nie, Breto, nie wychodź. No jasne. Jak jeszcze przy tym jestem, to muszę knić sobie gdzieś wyłączyć nie to. Wibracje, bo już zaczynają mnie pomału wkurzać. Ja też pewnie wcześniej czy później tak je znowu włączę, bo będzie mi ich brakowało, ale dobra. To jaskinia Banog, strefa eksploracji. Standardowo musimy sobie trochę pozwiedzać, pozbierać i w ogóle. Tam widzę, że coś się świeci i tak całkowicie wydaje się być sensowne. Więc ja pójdę... skrzynka. I jakieś inne rzeczy. Aha. Coś się dzieje się. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie. A. Jakiś przeciwnik. Super. Dobra, to niestety trzeba będzie walczyć. Żywiołak mamy. A. Ej, ja mam dostępny ten zryw, a dalej mi się ładuje. Fajna muzyczka. Nie, naprawdę fajna. Dobra. Nie wiem, jak z czymś takim się mierzyć, więc... chyba lepszym wyborem będzie rzucić już zrywem. Wiecie, dla bezpieczeństwa nawet. No. Wow. Nie, ostatnio coraz więcej gier naprawdę kupuje mnie muzyką. Ja, jeśli sama w sobie gra nie jest ani trochę w moim stylu. Nieźle. Oj. 90. W takim wypadku, Breto, chyba nie trzeba mówić, co masz robić. O ile zdążysz, rzecz jasna. Nie no, nie ma szans, żebyś nie zdążył, chociaż... idealnie. I wszystko pójdzie dobrze, to wygramy to bez większych strat. No, nie poszło dobrze, jak zwykle. Chociaż, dobra, jednak udało się. Wszyscy na max KP będą. I Breto dokończy roboty. Proszę bardzo. Nie będę ukrywał, możliwe, że jestem trochę przelewelowany moim podwójnym wejściem do żelaznego przyczółka. Ale okej. Żywy rdzeń many, jakieś inne rzeczy. Okej. Żywiołak many. To dość niezwykłe. Coś na tej wyspie wyraźnie sieje ferment. Zapomnijcie o kowalu. Spróbujmy sami włożyć rdzeń many do mikstacji. Im bardziej będziemy samodzielni, tym lepiej. To ciekawe. Zgadzam się. Stacja znajdowała się w południowo-wschodniej części miasta, blisko jeziora. Chodźmy. Już? Nie ma gra. Ja tak szybko sobie stąd nie pójdę. Trzeba zwiedzać, a nie. Jakiś dziennik, jak zwykle źle sformatowany. Ale okej. Na okładce tego dziennika widoczne są ślady pazurów i zębów. Autor zapewne bronił się nim tuż przed śmiercią. Oto kilka godnych uwagi fragmentów. Drzwi nie działają od dziesięcioleci. Są chyba starsze niż żelazny przyczółek. W
tym miejscu jest coś dziwnego. Jakby poniżej krył się inny świat. Może to moja wyobraźnia? Runy. Czegoś w głębi. Potrzebny jest przedmiot, na który reaguje. Pozostałe strony zostały nadgryzione i pożarte przez małe zwierzęta. Dobra. Więc co? Ten tajemniczy obelisk emanuje magiczną energią. Aby dobrze go wykorzystać, potrzebuje czegoś o oszałamiającej mocy. No dobra. W takim też wypadku chyba trzeba iść. Zwiedzać na własną rękę to, co się da. Czyli inaczej mówiąc, iść po skrzynkę i ewentualnie jakieś rzeczy, które tu mogą być porozrzucane? Nie, no niestety wygląda na to, że tylko skrzynka. A szkoda, liczyłem naprawdę na jakieś porządniejsze miejsce, porządniejsze zwiedzanie i w ogóle. A tu niestety jest jak jest. I dobra, co mamy w skrzynce? Kamienne kruszarki, chromowana słona i jakieś inne rzeczy. Nawet nie będę czekał, wiadomo co trzeba zobaczyć. Mniej życia i odporności, nie ma ogłuszającego ciosu. Ale pod każdym innym względem lepsze. Obrona fizyczna i magiczna. Dodatkowe obrażenie. Dobra, biorę. Fajnie wyglądają poza tym, patrzcie. Czuć tą potęgę w tych rękawicach. A tu mamy mniejsze obrony, więcej przyspieszenia i więcej obrażeń. Dobra, obrażenia z tego co się dowiedziałem wpływają też na leczenie, więc jak najbardziej z chęcią. Dobra. Fajnie. Warto było zwiedzać jak nic. I teraz tylko miejmy nadzieję, że nie zepsują niczego tym rdzeniem many całym. Bo się okaże się, że zepsują ich stację, trzeba będzie działo atakować normalnie, to się trochę wkurzę. I fajnie by było też, gdyby była opcja, dajmy na to. Albo się samemu to robi, albo daje się to kowalowi, ale no niestety. I coś mi się naprawdę do tego działa, nie dałoby się podejść. Ale cóż, Ganad nie pozwala sprawdzić. Włóż promieniujący rdzeń many. Mikstacja znów działa. To może pogadajmy z nim, nie wiem, dostaniemy jakąś nagrodę za to. Mech, czy nie da się gadać nawet o mikstacji z nim. A szkoda. Ale coś mi mówi, że w ten sposób właśnie system teleportów mamy odkryty. No patrzcie, tak, no, teleporty. Szybkie podróżowanie. O. Ale mi się wydaje, jakby to są pojawiają się jakieś już większe potwory, trudniejsze. Okej. Okay. Janołak Tropiciel i Jaskiniowy Śluz. Nie wiem, co o tym myśleć, co jest groźniejsze, ale powiedzmy, że zaczynę od Janołaka. Dobra, Breto. Jak mówiłem, nie wiem, jak bardzo to jest groźne, więc macie tarczkę i miejmy nadzieję, że to wystarczy, żebyśmy nie zostali zranieni. Dobra. Naznaczony i utłumienie. 50. Dobra, tarczka jeszcze żyje, więc chyba jest dobrze. Breto ma 10, czyli za mało na dziki ogień, więc w takim wypadku przygotuj jeszcze nam gluta, żeby łatwiej się go biło. I dobra, ty tu miałeś chyba rozpłatanie. W sumie nie ma znaczenia, na kogo rzucisz, więc rzucaj na niego. Gali. Chyba najlepszym wyborem i rzeczą, jaką możesz zrobić, będzie jak nic obrona. Patrz na to, że jesteś już podatny na wszystko. O, glutek umarł. Dobra. Informacja na przyszłość. Gluty są bardzo podatne na śmierć. Jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało. Tak więc najpierw eliminować zawsze gluty, potem się martwić innymi rzeczami. Dobra. No, i żeby nie było, odcinki od dzisiaj już też z Battle Chasers też będą się trzymały maksymalnie, powiedzmy, 30 parę minut. Bo w sumie zauważyłem, że takie są dłuższe, co no, nie zawsze wszyscy oglądają. Dobra, ciekawe. Chyba jednak najbardziej zależy mi na tym, żeby Breto co dostał. Martwych Hienołaki. Ostrożnie.
On wytrzymał energię, dobra. Pewnie to uśmierciło Hinoaki. Mhm. I prowizoryczny obóz. U. Aha, jakaś postać. Mhm. Nie wydaje się być zbyt przyjazna, ale okej, może być ciekawie. Merkuri, czardziejka. Ja mam materialne ścieżce kłów. Mhm. No dobra. Dobra. Nie chcę mi się tego czytać, więc rozumiecie, no będę przeklikiwał. Dobra. Siostra, zajęty jestem. Wtedy będę mógł przyleść, ale to jestem zajęty. Mhm. Jakieś zaklęcia. Uroki i transformacje, o co chodzi? Mhm. Aha. A, zaklinania broń i pancerzy? Okej. Okay. Dobra, więc może przeczytajmy wszystkie książki, które mamy. Poza książkami wiedzy i innymi takimi, bo dalej nie wiem komu to dać. Pamiętam, że mieliśmy coś na jakieś przepisy, ale gdzie, jak i po co, to już nie pamiętam. Wstęp do kowalstwa. A, okej. Okay. A, czyli możemy takie podstawowe rzeczy dzięki temu samemu gotować. Trzeba sobie gotować, wytwarzać, ale no rozumiecie chyba o co chodzi. Dobra, to wszystko załatwione, co miało być załatwione i teraz tak. Którędy mam iść? Nie wiem. Ale nie będę ukrywał, nie podobają mi się te rzeczy, które tutaj widać. Za to podoba mi się to, co można... To jest. Aha. Nie, nie chcę się jeszcze napijać z tego. To się mówi, że tutaj naprawdę jest jakiś cały... Cała nowa sekwencja przeciwników, których ani trochę jeszcze nie mieliśmy okazji poznać. Dobra, zobaczmy, czy ona może ma coś na sprzedaż w takim wypadku. Nie, nie można na razie z nią pogadać. Dobra, to warto spróbować chyba się z tym Hienołakiem tutejszym. I ma ze sobą pająka. Dobra. W takim wypadku oczywiście zaczynamy od pająków. Jakby to nie było. Pozbędziemy się pająka, to wtedy Hienołak. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej. Okay. Bizabi, Gali. Coś mówi, że dosyć porządne obrażenie, jeżeli udało mi się załatwić. Nawet wyższe niż... Dobra, nie wyższe, ale prawie tak wysokie jak ma Garrison. Co w sumie jest... No, nie będę ukrywał, zaskakujące i to mocno. Dobra. Za dziesiątkę mam coś fajnego? Mhm. Za dziesiątkę, tylko że co... Niestety się nie uda chyba przed nim. No niestety. Tutaj mamy wojenne ostrze. A, udało się. Nieźle. No i niestety, uderzył Breto. Ale nie ma co się przejmować, mam jeszcze dużo życia. I zawsze możemy zrywem uleczyć wszystko, chociaż czy jest to warte uwagi? No nie sądzę, jednak wolałbym zachować zryw na trudniejsze elementy. Swoją drogą, siostra, która z postaci w mojej drużynie najbardziej ci się podoba? To zobacz sobie, jak wyglądają. Co? Zero Calibretto. Czemu ten wielki, kilkutonowy robot? Czemu ta kupa złomu? Nie obawiam się oczywiście Calibretto, bo w sumie fajna z niego postać, no ale... Zdziwiłaś mnie tym, żeby nie było. Dobra, zresztą mniejsza o to. Zobaczmy, czy jest tutaj cokolwiek fajnego i wartego uwagi. Flaszka siły, zioła, nic. Żadny pierścień ochronny. Czy ktoś jeszcze jest bez pierścienia? On daje głównie chyba rzeczy takie... A, w sumie masz sobie. Garrison nie jeden. I w sumie... Może jeszcze warto będzie się zmierzyć z glutem? Nie? Jaskiniowy glut. Nie, to będzie easy walka. Szybki cios. Teraz Breto dobija i powinno już być po sprawie. I bum. Dziękuję bardzo. Do widzenia, glutek. Naprawdę łatwo to było. I w sumie... 15 ekspów tylko. Żadnego wyzwania, no ale dobra. Idziemy szukać kolejnych oponentów z nadzieją na to, że odkryłem coś ciekawego. To coś dziwnego w masce dalej... No, raczej mnie nie zachęca. Jakiś most. Okej.
Zaraz w białym zamku ktoś wywiesił znak tylko dla górników. Zniszcz zamek. Ej, czy mi się wydaje, czy mamy teraz powrót do pierwszych lokacji? Tak, chyba mamy właśnie powrót do pierwszych lokacji. Jak więc to jest powrót do pierwszych lokacji? Wow. Czyli są skróty nowe. Fajnie. 5 expów. W sumie nie było czegoś się spodziewać więcej, bo w sumie to jest tamto, to jest lokacja taka dosłownie dla tych, co dopiero się uczą grać i są na niskich poziomach. A tutaj... Dobra... Tutaj w sumie już jest większe wyzwanie, jak tak patrzam. Ale i tak nie sądzę, żeby to było jakieś wielkie, problematyczne. Krzemień, znowu jakieś super coś. A tutaj walczymy z Hienelakiem, który ma ze sobą pająka. Siódme poziomy. Znaleźć jakieś większe wyzwanie. Dobra. To prawda, wiecie, to jest tak naprawdę nic w porównaniu z tym, co my posiadamy, ale tak czy siak. Czy opłaca się używać zrywa? Nie, nie sądzę. Łatwiej będzie po prostu zwykłymi czasami wyeliminować pająka, a potem pomyślimy, co z Hienelakiem. Oczywiście oznaczenie. Cios. Dziękuję bardzo. I teraz tak, Breto. W sumie mógłbyś zaatakować, ale oczyść się z tego wszystkiego. Przynajmniej będzie łatwiej cię wtedy, no, uchronić przed śmiercią, która i tak raczej nie nastanie, ale no. Ktoś zaplanował. Nie sądzę, żeby zryw był potrzebny. Ochronnego ciosu mogę użyć. Mogłbym, ale nie czuję potrzeby. Zwykłymi atakami spróbuję przekonać go do tego, żeby... Dobra. Może i ten ochronny cios by coś dał. Nawet skutecznego, ale... Dalej nie czuję, żeby to było potrzebne. Wyeliminujemy go naprawdę zwykłymi ciosami. Akurat nie prawie, bo w sumie tutaj mamy coś takiego pięknego. A i tak powinno się udać, zanim on coś... porządnego zrobi. No jasne. I teraz tak, kto potrzebuje bardziej leczenia? Wydaje mi się, że Gali, bo w sumie nasz ulubiony Garrison się wyleczy, zanim coś przyjdzie, tak naprawdę. I on ma te swoje większe leczenia. Więc tak... No to już dobra, nikogo nie uleczymy tak czy siak, bo już walka wygrana. No widzicie, dzięki temu wszystkiemu, jak to rozporządziłem, jest w miarę dobrze. I proszę, 101 expów dla każdego. Nieźle. Nieźle. Ja chciałbym jeszcze sprawdzić jedną rzecz, bo w sumie... Nie sprawdzam jednej rzeczy, jeśli chodzi o to wszystko. Gdybym miał jeszcze 4 punkty dla Bretu, to w sumie... Wiem, co bym mu wziął, bo wtedy teraz... Wtedy już bym został prawdziwym i obrońcą, i jeszcze jednocześnie... lekarzem. Ruiny przy Złotej Rzece. Dobra, idziemy najpierw na glutka, bo jest łatwiejszy w teorii. Uj, 7 poziomowy glutek. Może być wyzwanie, na które się nie pisałem. Takie proste zabójcze, że to już będzie koniec mój. Albo będzie standardowo nic, bo te gluty są jakieś takie meh. Widzisz, siostra? Twoje ulubione istoty, gluty, są strasznie słabe w tej grze. Nawet nie ma co myśleć, że mam ze mną jakieś szanse. Brama. Brakujący klucz. To myśli sobie, siostra. To miej zagadkę. Jaskinia jakaś. A, to jest Hienelak Brutal. Czyli jakiś chyba interny Hienelak. Tutaj może być większe wyzwanie, więc... W sumie... Niech będzie, że użyję obydwu zrywów. Będę pewnie tego żałował, ale tak szybko się ładuję, że szkoda oszczędzać jakoś porządniej. Więc zryw, ochrona. Dziękujemy. I chyba nie będzie większych problemów z tym całym Hienelakiem. No, siostra, nie wiem, czy zauważyłaś, ale tak jakby nagrywam teraz odcinka. I w sumie, użycie tych zrywów okazało się chyba być dobrym wyborem, patrząc na to, że przebił prawie całkowicie odporności wszystkim postaciom naraz. Chociaż walka nie była jakaś trudna.
Poza tym, że no właśnie, mógł nas nieźle poturbować. Dobra, exp 72, czyli w teorii jest mniej warty niż tamten cały. A tutaj mamy co? Ognista jaskinia. Nie wiem, czy powinienem tutaj włazić, czy nie, ale zapowiada się ciekawie, więc czemu nie... Czemu właśnie nie sprawdzić jakoś dokładnie miejsce tego? A, jakieś kamyki, które można ruszać. To nawet nie wiem, co tutaj zrobić. Aha. Aha. Jest pełno jakichś pseudopochodni, które trzeba będzie pewnie rozpalać przemieniami naszymi. Tu coś jest takiego? Nie. Chociaż jakiś ołtarz. Runy podstawy tego posągu układają się w następującą inskrypcję. Iskra z samego serca góry, która dotarła dotarła początek światu, a która dała początek światu. Rozświetli tę potężną kuźnię. Okiełznał i ogień, stal i więzy, które łączą śmiertelników z magią. Twórz narzędzia pokoju, twórz narzędzia śmierci. Niech narzędzia ludzi wypełnią ich przeznaczenie. Żebym tu miał jakąś, nie wiem, legendarną kuźnię do tworzenia jakiejś super broni. Aha. Węglik ognistego lorda jakiś. Ale tak, wydaje mi się, że tu właśnie będzie jakaś legendarna kuźnia. Więc prawdopodobnie odnaleźliśmy coś, co nie wykorzystamy zbyt szybko. I na obecny moment chyba najlepszym wyborem będzie pozwiedzać to trochę dokładniej, a później może porozpalać te wszystkie pochodnie. Chociaż, czy będzie to miało większy sens, to ja nie wiem. A tutaj coś jest? Chyba jeszcze nie. Ale nie wiem, czemu czuję, że jak tutaj się rozpali wszystko, to się właśnie tego ognistego lorda wezwie i... No, będzie jakaś ostateczna walka czy coś, która... A, nic się nie dzieje. Która właśnie by, można powiedzieć, zapoczątkowała cały proces uruchamiania tej kuźni. A w sumie, póki mam krzemienie, to rozpalę wszystkie pochodnie, które mogę. Jak widzicie, trochę tego jest, ale... Ile mam tych krzemieni? Chyba, że ten krzemień starcza na dłużej. Nie, zobacz aż w plecaku, ile mam krzemieni. Jeden. I pewnie już się teraz nie będzie dało rozpalać. Te. Aha, czyli to jak się rozpali, chyba otworzy się przejście. Dobra, warto wiedzieć. Wrócimy tutaj z kolejnymi krzemieniami. I być może właśnie nie uda nam się osiągnąć, jak mówimy, jakąś kuźnię legendarnych przedmiotów czy coś, bo w sumie wiem, że są tutaj właśnie sposoby na tworzenie jakichś super potężnych rzeczy. Co konkretnie? No, nie mi wiedzieć, ja wiem, że jest, nie wiem co, jak, gdzie. Ale naprawdę, ta kuźnia wydaje się, że może być tym, czego szukamy. Ale dobra, oczywiście, tym zajmiemy się już... Chciałbym powiedzieć, że za chwilę, ale niestety, prawdopodobnie w następnym epizodzie. A jedyne, co dzisiaj jeszcze wam pokażę, to ewentualnie... dwie, trzy walki czy coś i już. Będziemy musieli kończyć. Wzrostu uniku. W takim wypadku trzeba chyba będzie bić tego, który nie ma wzrostu uniku. Chociaż widać, że one nie będą jakieś zabójczo potężne, więc chyba się da radę zrobić tak, jakbym chciał, szybko. I dziab, pierwszy to już padł. Teraz pewnie on uniknie jak na złość. Nie uniknął. Dobra, nie będę czekał, zwykłe ciosy. No, a tutaj oczywiście musiało być pudło. I będzie robił coś, nawet nie wiem co. A gdyby to nie podłowało, to wtedy teraz już było po wszystkim. Byłaby walka bez strat. Ale w sumie nie ma co się przejmować, Garrison się wyleczy albo prawie wyleczy. Co jest już oznaczone z tym, że naprawdę nie ma co się przejmować. No i mówiłem, się udało się. Tak więc jest bardzo dobrze. Nawet lepiej bym, niż bym chciał. Pokonanie przeciwnicy 2. Otwórz namiot. Namiot jest pusty. I co jest? Czemu ciągle mnie przełącza pomiędzy trybem... Czyli, że tutaj nic nie ma. A szkoda. Dobra. Chociaż... Czy ja tam widziałem jakiegoś... ognistego żywiołaka? Wiecie co? Nie, no chciałem już kończyć, ale...
Ognisty żywiołek jest aż zbyt ciekawy. Może da nam to, co jest potrzebne do uruchomienia tej całej kuźni. A, ziemi i ognia. Z tych wszystkich potworów chyba najbardziej... Ja powiedziałem, że chcę pokonać nietoperza. A oczywiście, skupiłem się nie na tym, co trzeba, więc... Jedna tak zmarnowana niestety. Dobra. Zobaczymy, jak to będzie. No i gdybym go nie zmarnował, to już byłoby po nietoperzu. A tak to niestety. Ugryzie Bretto. On jeszcze... mocno zrani. Ach. Dobra, wniosek na przyszłość. Żywioł jak ziemi jest groźny. Trzeba się go pozbyć jak najszybciej. Bez... Zabójca bestii. Nareszcie. 5% więcej expów dla nas. Czekałem na to dosyć długo i nareszcie to mam. Dobra, wojenne ostrze. Prawie. Ale w sumie... To już będzie musiała dokończyć Gali, bo Bretto musi wyleczyć naszego rannego. My sam też już jest dosyć ranny, no ale... Nie będę ukrywał, bardziej się boję Garrisona niż o Bretto. Jakoś tak mi się wydaje, że Bretto miał zawsze lepsze odporności niż Garrison. Dobra. Nie, no nie ma co marnować energii, zrywów i innych rzeczy. Pająka ci już nic nie zrobi. I proszę, miałem rację. Więc dziękuję bardzo. Wygraliśmy tę bitwę z łatwością. Cek. Mhm. Expów trochę. I kolejny żelazny łańcuszek ochronny. Czyli inaczej mówiąc nic. Tak więc... To tyle. Na dzisiaj. W następnym epizodzie postaramy się dotrzeć do działa. Ewentualnie jakieś inne tam rzeczy osiągnąć, jak widzicie. No jest dużo do roboty. No więc, jak mówiłem, to tyle z mojej strony, dziękuję za obecność i do zobaczenia w kolejnym epizodzie, niech się powtarzam, no i trzymajcie się, hej!